Zwykle jako chrześcijanie kończymy nasz tydzień dniem, w którym jesteśmy na nabożeństwie. Jednak kiedy dochodzimy do środka tygodnia, to jest takie centrum tej duchowej walki, kiedy ta nasza duchowość już może trochę słabnie, zapominamy, co tam na kazaniu było i czekamy z utęsknieniem znowu na koniec tygodnia, kiedy będziemy mogli zgromadzić się razem z innymi wierzącymi, aby wzmacniać się duchowo. Ta krótka seria, na którą chciałbym Cię zaprosić, wychodzi naprzeciw tym duchowym zmaganiom. Nosi tytuł Środowe koło ratunkowe. Na początku będziemy omawiać sobie po małym kawałeczku taka jakaś jedna ważna myśl z Księgi Apokalipsy. Serdecznie zapraszam Ciebie na tę serię. Niech Bóg Cię błogosławi. Apokalipsis. Tym słowem rozpoczyna się właśnie Księga Apokalipsy. Co kryje się pod tym słowem? Jest to odsłonięcie, objawienie. Bóg chce nam objawić coś. Co to jest? Z pewnością pewna dawka przyszłości. Apokalipsa znana jest z tych różnych bestii, które się tam pojawiają, z różnych plag, trąb, kataklizmów, różnych dziwnych rzeczy. Jednak niezwykłe jest to, że kolejne dwa słowa, które znajdują się w Księdze Apokalipsy, są bardzo zaskakujące, ponieważ ten początek, ten prolog Księgi Apokalipsy brzmi Apokalipsis Jesu Chrystu, czyli odsłonięcie, objawienie Jezusa Chrystusa. Czyli ta księga przede wszystkim odsłania nam osobę Jezusa Chrystusa. Tak ważne jest to, kiedy czytamy Księgę Apokalipsy, ale również całą Biblię, byśmy pamiętali o tym głównym bohaterze, o Jezusie Chrystusie. Przytoczę również jeszcze krótki przykład, który pokazuje bardzo dosadnie ten kontrast, w jaki sposób można czytać Pismo Święte. Pewien człowiek, gdy badał Biblię, robił sobie notatki, to tam mogły znajdować się takie zapiski, gdybyście to czytali. Biblia zawiera 66 ksiąg, Stary Testament 39, natomiast Nowy 27. Środek Biblii znajdujemy w psalmie 118. Najkrótszy psalm to 117. Najdłuższy rozdział w Biblii to psalm 119. I takie różne szczegóły opisywał w tym swoim dzienniku. Takie techniczne informacje na temat Biblii. Natomiast drugi człowiek, gdy robił pewne notatki ze swojego studium Biblii, to można było zobaczyć, że ta treść jest zupełnie inna. On tam pisał między innymi takie słowa, że w tej księdze poznałem mojego najlepszego przyjaciela, Jezusa Chrystusa, który przebaczył mi moje grzechy, który prowadzi mnie, którego doświadczam na co dzień i mam z tego radość i wielki pokój. W jaki sposób Ty czytasz Pismo Święte? Czy dostrzegasz tam tą cudowną postać, jaką jest Jezus? W Ewangelii Jana w 5 rozdziale Pan Jezus, gdy rozprawia z Żydami, właśnie zarzucał im właśnie ten problem, ponieważ oni znali Pismo Święte, studiowali Pismo Święte, ale jakby nie uchwycili tego głównego bohatera tej księgi. Czytamy w 5 rozdziale Ewangelii Jana 39 werset: badacie Pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny, a one składają świadectwo o mnie, powiedział Jezus. To jest przedziwne. Oni badali Pismo Święte, ale nie zobaczyli, że te pisma wskazują na Jezusa Chrystusa. I dlatego Jezus dalej mówi: ale mimo to do mnie przyjść nie chcecie, aby mieć żywot. To nie Biblia daje żywot, ale to Bóg daje życie wieczne. I dlatego Biblia objawia Boga, objawia Jezusa Chrystusa.
To On jest źródłem naszego szczęścia, naszego pokoju, naszej miłości. On jest prawdą, drogą i życiem. Po to mamy badać Pismo Święte, aby móc się zaprzyjaźnić z Nim, poznać Go lepiej. Ta księga, jak również Księga Apokalipsy, ona nie tyle mówi o bestiach, o tym wszystkich innych jakichś tragediach, problemach, nawet doktrynach, ale ona przede wszystkim przedstawia nam osobę Jezusa Chrystusa. Gdy czytasz Pismo Święte, miej to na uwadze. To On jest główną postacią, głównym bohaterem tej księgi i niech On będzie również głównym bohaterem w Twoim życiu.